Przyczyną częstych awarii prądu elektrycznego było to, że drzewo dotykało linii i panowie teraz wycinają to drzewo. Więc cała ulica nie ma prądu. Na razie jest wszystko odcięte. Więc niestety tak to się kończy, jak człowiek zgłasza, a po prostu dystrybutor energii bagatelizuje to. Wcześniej zgłaszałem do władz gminy, więc gmina się wypięła na to. Powiem wam tak, objawy były następujące, drzewo zahaczyło o przewody, przewody zostały z drzewem zwarte, nastąpił przeskok kaskadowy zwarcia po przewodach do transformatora, gdzie wywaliło bezpieczniki. Między innymi podczas zwarcia po przewodach przeskakiwały iskry. Stop.
Więc panowie energetycy usuwają gałęzie, jak widać. I prąd prawdopodobnie dzisiaj już znowu będzie dostępny w sieci. A wszystko przez to, że gałąź drzewa po prostu zahaczała o linię, wywalało bezpieczniki od jednej fazy, bo tak. Po prostu właściciele terenu nie zgłaszali tego, no bo po co? Ja chodziłem, zgłaszałem do urzędu gminy, że jakieś gałęzie zahaczają na ulicy o przewody linii przesyłowej. Gmina się na to wypięła, oczywiście jak zwykle. No ale że dzisiaj poszła niesamowita awaria i dokładnie akurat wychodziłem z lasu, widziałem gdzie to się zaczęło. To już mogłem dobrze pokierować panów, żeby znaleźli i namierzyli źródło awarii. A źródło awarii były drzewa na posesji, które gałęzie nachodziły podczas powiewów wiatru na linię i wywoływały zwarcia. Z ciekawszych rzeczy jeszcze tam się poszli pchać ludzie, no bo nie ma nic ciekawszego do roboty w domu jak leść i popatrzeć co robią energetycy. Chyba było miło, jeszcze coś tu lata po krzakach, jakieś dziki.
I za chwilę ponownie energetycy włączą z powrotem prąd. Teraz włączyli oświetlenie uliczne, za chwilę włączą prąd w domach.
Jak widać, wszystko już wróciło do normy i działa.